był ciężki miesiąc. Bardzo ciężki miesiąc. Czasem są takie miesiące, gdzie robi się nic i żyje się w ciągłym kręgu nienawiści do siebie i swojego życia. I z jednej strony jest to okej, ale z drugiej strony nie może być tak cały czas, co nie? I mi się podobało w takim stanie trochę, bo nie czułam rzutów sumienia przez to, że wiecie, nic nie robię. Ale potem zobaczyłam jakiegoś TikToka, że jakby, wiecie, ja ciągle czekałam. Czekałam na taki perfekcyjny moment, żeby jakby zmienić coś, nie? Ale takie momenty nie przychodzą, w sensie nigdy nie będzie odpowiedniego, perfekcyjnego, idealnego momentu na jakąś zmianę. Więc trzeba się zmusić, nie? Czasem można sobie przez chwilę pożyć, robiąc nic i być jakby totalnie niezmotywowanym do niczego, ale to nie może trwać wiecznie. Po prostu no nie może, nie? Więc mimo, że mój dzisiejszy plan dnia się trochę rozwalił i nie wstałam o tej godzinie, w której miałam wstać, nie zrobiłam rano tyle rzeczy, ile miałam, to jest godzina 14:05 i czas coś zmienić, bo I'm done. Tak, dostałam kartonowy Kanye West na urodziny od dziewczyn. Jest trochę przerażający, ale it's cute. Wygląda tak, że mam sprawdzian z polskiego we wtorek, z chłopów. Przeczytałam połowę chłopów, natomiast wydaje mi się, że całkiem ogarniam, ale muszę zrobić notatki, bo jak wiecie, ja mam trochę pierdolca na punkcie matury i lubię robić notatki już teraz, w sensie, wiecie, przydadzą mi się w klasie maturalnej, więc usiądę do tego, bo robienie notatek jest całkiem przyjemne dla mnie, not gonna lie. Ale muszę wprowadzić pewną zmianę i postaram się nie puszczać nic w tle, bo sprawdzimy, czy jakby ja faktycznie mam aż taką podzielność uwagi, czy sobie to wmawiam, więc puszczę sobie jedynie taką chillową muzykę w tle i je porobię i zobaczymy, jak pójdzie na sprawdzianie, czy pójdzie mi lepiej niż jakbym włączyła jakiś filmik na YouTubie w tle. Eksperyment tak zwany, moi drodzy. Mam już dość chłopów na dziś, więc we're done. Zrobiłam całkiem dużo w sumie, zostało mi jakieś tam małe powtórzenia, ale to zrobię już jutro, bo sprawdzenie jest dopiero w piątek. I co? Opowiem wam może trochę o tym, jak zmieniłeś moje podejście do szkoły, bo zawsze jakoś ta nauka była głównym tematem tego kanału. Natomiast aktualnie przeżywam pewien kryzys, może nawet nie kryzys, ale bardziej sobie uświadomiłam wiele rzeczy jednak, bo dla mnie przez bardzo długi okres czasu szkoła była takim, wiecie, jedynym jakby, co się dla mnie liczyło w życiu. Dla mnie bardzo ważna była nauka. I nauka dla mnie nadal ważna jest, natomiast doszłam do wniosku, że nauka szkolna, wiecie, nie zawsze jest tym, czego potrzebujemy w życiu. Wiadomo, ja nigdy nie będę osobą, która będzie miała totalnie wywalone w to, jak idzie w szkole, ale mam teraz z tego trochę taki większy luz, w sensie wiem, że rozwijam się na innych płaszczyznach aktualnie, a nie jakby głównie tej szkolnej płaszczyźnie. Dlatego nie narzucę na siebie jakiejś wielkiej presji, jeżeli chodzi o to, jak mi tam idzie teraz. Ważne, żeby zdać aktualnie. Wiadomo, staram się z tych przymiotów, które są dla mnie ważne. Ale wiecie, trzeba mieć w tym trochę więcej takiego luzu. Nie można opierać wszystkiego tylko na tym, jak sobie radzimy w szkole. Wiedza szkolna to nie jest jakby coś, co zapewni wam dobre życie. Trzeba mieć też jeszcze jakby inną wiedzę, trochę wychodzącą za ten obszar. I ja staram się ją aktualnie nabywać.
nie sądziłam, że to będzie tego typu książka, ale wydaje mi się, że to jest to, czego ja teraz potrzebuję, czyli pozytywnego gadania, po prostu, o życiu. Więc będę czytać na dniach. A teraz jest czas, moi drodzy, na najważniejszą rzecz, jeżeli chcecie ogarnąć swoje życie, czyli Everything Shower. Tylko kobiety to zrozumieją. Niesamowita sprawa, idziemy to zrobić. Godzina 6 rano, ja wstałam jakąś godzinę temu. Tu się ogarniamy, bo przez ostatnie tygodnie ja chodziłam do szkoły totalnie dead, bez makijażu i tak dalej. Więc w końcu to zrobimy. Nie wyspałam się znowu. W ogóle ja ostatnio mam ciągle sny, w których jakby jest sytuacja, że zaspałam, a potem jakby wstaję i się okazuje, że nie zaspałam, ale mój mózg myśli, że zaspałam, przez co jestem cała bez energii w ogóle. Nieważne. Czas się pomalować. O frenologii i Weronika ma co mi głowę, żeby znaleźć jakieś wypustki. No dobrze, ci idę, dawaj. No. Macaj, macaj. Tu. On tu coś czuje. No, to co to oznacza? Tam jest ten tu. Schemat. No. 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 No to co to oznacza? Czuję, co to znaczy. To oznacza... No przecież masz ten rozpiskę, weź to sprawdź. Mój telefon nie chce stać. Co? Hope. Co hope? Hope. Mam w sobie dużo hope? No po tym Delulu, jeżeli chodzi o hope, to ja się nie dziwię. Dobra, czyli tutaj jest... Masz jakąś strasznie prostą głowę na ścianie. Self-perfecting. Tu jest, poczekaj, masz tu. No. Mirthfulness. Co to znaczy? Weź to, czekaj, weź to sprawdź przez wasy. No, no to. Wesołość, to nie pasuje do ciebie. Daj jeszcze pomacać. Daj jeszcze pomacać. Daj jeszcze pomacać. We're back home. Mam kawę, jak zawsze. Nikogo to już nie dziwi, moi drodzy. Ja mam problem z tą kawą. Serio, powinnam przestać. Natomiast plan na to popołudnie jest taki, że musimy się pouczyć polskiego oraz angielskiego, ponieważ jutro jest sprawdzian z chłopów oraz kartkówka z jakichś słówek. Ja szczerze mówiąc nigdy nie uczę się na kartkówki ze słówek, tylko po prostu patrzę przed lekcją i mam zadowalające oceny z angielskiego. Natomiast dzisiaj może się pouczymy, mam w sobie jakiś przypływ motywacji, ale najpierw muszę ogarnąć syf, który się zrobił obok łóżka, bo ja mam jakiś talent. Talent do robienia bałaganu, tak ciągle. Tak, ale najpierw popamiętałam trochę o tym jeszcze, co się u mnie działo, bo wydaje mi się, że warto mówić o tym. Okej, okay. Miałam trochę czasu na przemyślenia przez to, że ja robiłam nic przez jakiś miesiąc. I słuchajcie, wydaje mi się, że mój jakby taki główny problem jest w tym, że ja bardzo szybko zaczęłam myśleć o takich, że tak powiem, rzeczach takich, wiecie, bardzo duchowych, bardzo właśnie o tym, jak powinno wyglądać życie, o tym, jak powinno się myśleć, o mindsetie i tak dalej. Bo ja miałam około 13-14 lat.
I po prostu wydaje mi się, że ja po prostu trochę za szybko weszłam w to wszystko. Za szybko chciałam być, wiecie, mega produktywna, najlepszą wersją siebie i tak dalej. I trochę zatraciłam w tym wszystkim takie moje, wiecie, normalne życie dziecka, nastolatki. Przez co u mnie często są takie wypalenia się bardzo. I jakby ja potem mam, wiecie, takie tygodnie, gdzie jestem najgorszą wersją siebie, tak totalnie nawet czasem nieświadomie. I wydaje mi się właśnie, że problem leżał w tym, że ja za szybko w to weszłam i ja po prostu nie miałam czasu na takie popełnianie błędów też trochę, nie? I co? No co mogę powiedzieć? No czasu już nie cofnę. Stało się, co się stało. Na pewno jakoś przynajmniej cieszę się, że sobie zdaję teraz z tego sprawę. Wydaje mi się też, że ja po prostu czasem za szybko chcę niektóre rzeczy, nie? Bo jakby ja muszę sobie czasem, wiecie, tak usiąść i powiedzieć, że jakby Amelia, masz czas. Jest taka piosenka, nazywa się Wiena i jakby ona idealnie jakby trafia do mnie w tym momencie, bo tam jest tekst Slow down, you crazy child. I wydaje mi się, że jakby ja serio czasem po prostu potrzebuję zwolnić, nie? I nie mogę robić wszystkiego naraz. Nie mogę być jakby dorosła już teraz. Nie muszę już jakby wszystkiego wiedzieć w życiu. I to jest wcale normalne. I po prostu muszę o tym pamiętać. No ale co oprócz tego się działo, moi drodzy? Moja kariera twitterowiczki rozwija się coraz lepiej. Ale nie ponawiam mojego Twittera. W sensie piszę tam zwykle o muzyce. Bardzo w ogóle zaczęłam słuchać nowej muzyki, wiecie. Zaczęłam jakoś odkrywać nowe brzmienia, bo... Jak wy wiecie, albo nie wiecie, ja chodziłam do szkoły muzycznej przez 6 lat i zawsze jakoś muzyka była moją pasją, natomiast moje wspomnienia ze szkoły muzycznej są dosyć traumatyczne i jakby jakoś zatraciłam sobie tą miłość do muzyki, ale jakoś teraz weszłam bardziej w takie, wiecie, muzyczne community, że tak powiem, i jakoś mega dużo radości mi sprawia znowu odkrywanie muzyki i ogólnie muzyka, słuchanie i tak dalej. Już nie słucham tylko Kanye i Taylor. Poszerzamy trochę horyzonty. Ostatnio bardzo dużo wam na Instagrama wstawiam i mam mega nadzieję, że nie przeszkadza to ludziom. W sensie, wiecie, ja mój Instagram będę sobie wstawiać co chcę, ale chciałabym, żebyście jakoś też czerpali radość z tego kontentu, więc możecie dać mi znać, jak wam to przeszkadza, bo staram się wstawiać trochę mniej, a więcej po prostu na bliskich znajomych. Nie był to stracony czas. Nie uważam tego za jakoś stracony czas. Wydaje mi się, że potrzebowałam trochę takiego oddechu, takiego, wiecie, odpoczynku trochę od tego wszystkiego, żeby teraz móc po prostu, wiecie, już wiedzieć trochę więcej. Czuję się, jakbym wiedziała już trochę więcej. I tak, idziemy się uczyć. W ogóle ten dzień jest straszny, bo wczoraj wieczorem zrobiłam głupie rzeczy. I dosłownie cały dzień tak tylko chodzę i sobie przypominam o tym, co wczoraj zrobiłam i się tak cringe'uję po prostu samą sobą, że po prostu nie mogę. Damn, ale świeci. Jest, moi drodzy, sobota. Mieliśmy mały przeskok, ponieważ to był bardzo dziwny tydzień. W sensie, dużo rzeczy się działo. Jeden z pików tego tygodnia był fakt, że mężczyzna, który zrobił jedną z moich ulubionych płyt z 2023 i który pracuje z Kanye West, dał mi follow na Instagramie. It's weird as fuck. Ale, you know... Nie wiem, załóżmy, że się z tego cieszę, bo się cieszę. Po prostu jest to coś dziwne. On ma 34 lata, nie? Nieważne. Najgorszym, co się nam przydarzy, będzie nauka fizyki, ponieważ mamy w poniedziałek sprawdzian. I jakby ja nie zdałam poprzedniego sprawdzianu i muszę zdać ten, żebym w ogóle zdała klasę. Więc będzie ciężko, bo jak wiecie lub nie wiecie, ja po prostu nienawidzę się z fizyką. W sensie ja nie jestem w stanie się jej nauczyć tak totalnie. Ja nie umiem nic, na żadnej lekcji nie uważałam. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ja w ogóle mam podręcznik w domu. Jakoś to ogarnę. Ale najpierw musimy robić porządki w pokoju, bo jest taki syf, że... Ja wam mówiłam, ja mam jakiś talent po prostu do robienia dużego syfu. Bardzo szybko. Natomiast, no nie narzekam, puszczę sobie jakąś muzykę w tle, bo ja w ogóle ostatnio ciągle słucham muzyki. W sensie, mówiłam już wam, wiecie, że jakoś się tam zaczęłam bardziej znów interesować, ale ja w życiu nie słuchałam tyle muzyki, nie?
ja nie wiem, muzyka leci ciągle. I z jednej strony wiecie, fajnie, bo załóżmy, że to jakaś tam moja pasja i w ogóle. Z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, czy nie chodzi o to, by zagłuszyć moje własne myśli i tak by już nie byłby taki pozytywny scenariusz, szczerze mówiąc. Jest to na pewno kwestia do przemyślenia. Jest to pierwsza sukces dzisiejszego dnia, a teraz czas na fizykę. Trochę mi się nie chce, trochę bardzo, ale muszę. Jak dotąd odkładałam jakąkolwiek naukę fizyki, to teraz muszę się spiąć i to zrobić. Fajnie moczyło mi paznokcie. W ogóle nie podobały mi się, jakie zrobiłam pierwszy raz, ale aktualnie love them. Miałam wczoraj mieć paznokcie, ale zapomniałam o wizycie i w ogóle mega mi wstyd, że o niej zapomniałam. I wiecie, godzina 14, ja przyszłam do domu wtedy i dzwoni do mnie pani od paznokci i ja się tak przestraszyłam. I było mi tak głupio, tak mi było wstyd, była bardzo niezręczna rozmowa telefoniczna. Ale na szczęście udało nam się znaleźć termin i pójdę w czwartek. Bardzo dobrze, bo one już mają takie odrosty, chociaż dobrze, że nie widać, bo to jest jakby, wiecie, jasny żel. Ale tak. Ogólnie przyzwyczaiłam się bardzo już do życia z paznokciami. Są chyba moje trzecie paznokcie z tego, co pamiętam, czyli już 3 miesiące robię. I jakoś normalnie się żyje. Jedynie mnie denerwuje otwieranie puszek, ale to wiadomo, normalne. Więc tak. Nie wiem, jakie zrobię kolejne. Muszę to przemyśleć, czy robić jakieś wzorki znowu, czy robić jakiś zwykły kolor. Ale nie gadajmy o paznokciach, bo ja muszę uczyć się fizyki. Potem jeszcze, co, chcę pójść z psem na spacer, bo jest ładna pogoda, ładnie słońce świeci. Muszę coś zrobić do jedzenia, bo jestem sama w domu. I co? I jedna rzecz, którą muszę zrobić, to jest zamówić case'a, bo jak wiecie, mam nowy telefon i jakby dalej nie kupiłam case'a. I powinnam to zrobić, bo z moim upuszczaniem rzeczy to się nie skończy dobrze, jeżeli go nie kupię, więc zamówię i case'a, i szybę na telefon, bo był za drogi, żebym go tak tutaj nierozważnie nosiła. Fit jak zwykle goes hard. Nic do siebie nie pasuje. Whatever. By the way, kupiłam nowe AirPodsy, te same, ponieważ byłam na imprezie, moi drodzy, i kto się wziął? Kto się wziął? Nie wiadomo kto, nie wiadomo co, no ale, że tak powiem, nauczkę na przyszłość, żeby nie brać drogich rzeczy w takie miejsca, w których byłam. Ale są nowe, takie same. Mogę kupić Pro, ale nie wiem, jakoś mnie nie przekonują, plus ja mam dziwne uszy i zawsze słuchawki mi wypadają, a to są jedne, które mi nie wypadają z uszu, więc kupiłam te. Robi się coraz bardziej zielono. Jaram się bardzo, bo chyba jedyny plus mieszkania nie w dużym mieście to jest to, że... O Jezu, jak świeci. Jedynym plusem mieszkania w niedużym mieście chyba dla mnie jest fakt, że wiecie, mogę sobie wyjść na spacer przed dom i jest ładnie, są jakieś pola. Kiedyś mieliśmy jeszcze taki mini lasek, ale go wycięli. Ale it's cute. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak ludzie mieszkający w mieście dają tak radę, wiecie, na co dzień. Ja potrzebuję moich mental health spacerów do życia. Jest trochę zimno, ale I don't care. Jest za ładnie, żebyśmy wrócili do domu.
Blania, idziemy dalej spacerować, bo ten pies jest strasznie leniwy. I wiecie, jak mówię, że idziemy na spacer, to się jara strasznie, ale mija 10 minut spaceru i chcę już wracać do domu. A jakby ja potrzebuję dłuższego spaceru dzisiaj, więc ona się musi dostosować. We're back. Jest mi strasznie zimno, ale nieważne, bo przypomniało mi się, o czym miałam powiedzieć. Wy mnie obserwujecie, to wiecie, że ja bardzo dużo mówię o self-love, o kochaniu siebie, o lubieniu siebie. Ja bardzo długi czas myślałam, że jakby ja już opanowałam tą umiejętność, że wiecie, że jakby wszystko jest okej, ja naprawdę lubię siebie jako osobę. Ale ostatnio zaczęłam myśleć i na Instagramie jest taka opcja, wiecie, że macie ten archiwum story. I jako, że ja zawsze bardzo dużo stawiałam na close friends na Instagramie, to jakby ja kinda mam tam, wiecie, całe swoje życie, nie? I często sobie udostępniam jakieś, wiecie, sprzed roku, właśnie na tej dokładnej dacie sobie sprawdzam, co robiłam dokładnie rok temu, dwa lata temu. I zaczęłam zauważyć, że ja mam w sobie strasznie dużo takiej nienawiści do jakby starej wersji mnie, która się też przekłada na teraźniejszą wersję mnie, bo niektóre rzeczy jako stara ja robiłam o wiele gorzej i jakby jest mi za nie strasznie wstyd, ale niektóre robiłam też lepiej i takie ciągłe porównywanie jakby siebie nawet nie do innych ludzi, tylko jakby do starej wersji siebie, nie? Nawet mój kolega zwrócił mi na to uwagę, że ja uprawiam czasem straszny taki self-shaming, właśnie jeżeli chodzi o jakąś tam starszą wersję mnie, albo nawet tą, wiecie, teraźniejszą, że jakby no nawet jeśli chodzi o moją działalność w internecie, jakby wiecie, ja jestem całkiem dumna z tego, co robię na co dzień i jakby uważam, że jakby serio jest to fajne, ale mam takie momenty, gdzie jakby tak totalnie bez sensu śmieję się z samej siebie, kinda? W sensie, wiecie, jakby to jest ważna umiejętność umieć też się śmiać z samej siebie, ale u mnie to już trochę poszło chyba w taką przesadę. I to jest strasznie pogmachtane. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, to co ja mówię, ale wiecie, no co się dzieje w mojej głowie, nie? Ludzki mózg nie jest jakby jakoś zbyt prostą rzeczą jednak. I cieszę się jakby, że to zauważyłam, bo mogę teraz przynajmniej podjąć jakieś kroki w tą stronę, żeby tego nie robić. I po prostu nad tym pracować, nie? I zastanówcie się, czy wy też tak nie robicie, bo wydaje mi się, że to jest taka dosyć częsta rzecz, którą ludzie robią, nie? Jakby to, co było, było. Jakoś szejmowanie siebie za to, kim byliśmy, nic nie zmieni w naszym życiu. Trzeba jakby, wiecie, codziennie wstawać i zaczynać z taką nową kartą. Nie porównujemy się, wiecie, do siebie sprzed roku, sprzed miesiąca, czy nawet sprzed tygodnia, bo nie ma sensu. Człowiek ciągle rozwija, człowiek ciągle się zmienia. I jakby nic już nigdy nie będzie takie samo. Na to można spojrzeć jakby albo w negatywnym znaczeniu, albo w pozytywnym. Wiecie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chyba wiecie.